No to polatany. Przyjechałem do lasu specjalnie, żeby sobie polatać dronem. A tu wygląda na to, że już sobie polatałem. A to z tego względu, że myszołowy, czy co to tu lata, dzisiaj sobie żeruje. Latają dość nisko, w związku z czym będą drona atakować. Mówi się trudno. Jedziemy zmienić miejscówkę na bardziej otwarty teren. Tam raczej tych ptaszysk nie będzie. Miejscówka zmieniona, możemy się rozłożyć. Zanim wystartujemy, pierwsze co musimy sprawdzić, to raz, czy nie ma żadnych stref w okolicy, a dwa, czy ktoś też nie lata. Tu, gdzie aktualnie się znajdujemy. Muszę zakończyć tę aplikację, bo coś nie czyta mojej pozycji. Ok, jesteśmy na granicy strefy wojskowej, ale już poza nią, w związku z czym nie muszę dzwonić specjalnie do wieży i zgłaszać lotu. Zobaczmy, czy jakieś ograniczenia, nie ma żadnych stref, także śmiało możemy tutaj startować, więc robimy sobie check-in. Starty za powiedzmy 5 minut. Ok. Widać, już nasz lot jest zgłoszony, pokazał się na mapie. Teraz czas przygotować drona. Jak się domyślacie, przed lotem jest cała procedura. Trzeba sprawdzić, czy urządzenie jest w porządku, czy nie nosi jakichś śladów uszkodzeń, czy śmigła kręcą się tak, jak się kręcić powinny, czy nie ma żadnych oporów. Tutaj w akcji będzie Mini 2. Jeszcze sobie sprawdzimy, w jakim stanie jest bateria, to tam wymienimy na świeżą. Zobaczmy, jak to wygląda. Są w pełni naładowane, więc wybierzemy sobie trójkę. Baterie są ponumerowane dlatego, żeby je równo zużywać. Bateria wymieniona, kontrola przedstartowa, tu jest wszystko w porządku, żadnych uszkodzeń nie widać, w związku z czym możemy się rozłożyć do lotu. W takich warunkach jak tutaj, gdzie jest dużo piachu, ja używam takiej fajnej rzeczy. O, no tak, to akurat się nie przyda, w asfalt nie wbijemy. Ale mam tu bajeranckie lądowisko. Dron jest uruchomiony. Teraz będziemy zbroić kontroler. Widzieliście, poprzednia lokalizacja nie była za ciekawa.
z tego względu, że te ptaszki są niestety agresywne. A tutaj ich nie widać, jest czyste niebo. Akurat trafiliśmy na zachód, więc świetnie. Ok, telefon jest załadowany. Ok, telefon podłączony. Z aplikacji można sobie wyjść. Uruchamiamy kontroler. Warunki są świetne, więc ISO możemy sobie śmiało tutaj zmniejszyć. Tak samo nastawienie migawki. No jeszcze sobie włączę. No, w tej nowej aplikacji, teraz nie pamiętam gdzie to było, w każdym razie włączę sobie touch, żeby mi pokazywało prześwietlenie. O właśnie to. Dzięki czemu mogę sobie tak dobrać nastawy, żeby tych prześwietleń było jak najmniej lub nie było wcale. Aczkolwiek z tym wcale to tak raczej będzie średnio. Dobra, jesteśmy gotowi do startu. Pierwsze uruchomienie po aktualizacji oprogramowania. Tak bacznie go obserwuję, patrzę czy nie ma jakichś niepożądanych zachowań. Wydaje mi się, że troszeczkę pływa. Aczkolwiek to może tylko takie złudzenie. Dobra, tutaj sobie troszeczkę to zwiększymy, żeby coś było widać też na monitorze.